Serdecznie witam prezesów oddziałów PTTK, Marynarki Wojennej pana Krzysztofa Saracena, Wojskowego Oddziału PTTK w Bydgoszczy pana Lecha Boczkowskiego wraz z małżonką, Wojskowego Oddziału PTTK w Toruniu pana pułkownika rezerwy Stanisława Wodzyńskiego, Oddziału Miejskiego w Grudziądzu pana majora rezerwy Grzegorza Machaja. Witam przedstawicieli oddziałów PTTK. Wojskowego Oddziału PTTK w Szczecinie panią Beatę Sałamaj. Wojskowego Oddziału PTTK w Toruniu pana pułkownika Wiesława Nawrockiego. Oddziału Miejskiego w Grudziądzu panią Reginę Dubilis. Witam prezesów kół PTTK Oddziału Miejskiego w Grudziądzu, klubu PTTK Kalinka pana Grzegorza Rakowieckiego, Międzyszkolnego Koła PTTK Zawart pana Wiesława Żurawskiego, Koła Przewodniczącego PTTK pana Macieja Wiśniewskiego, przedstawiciela Szkoły Podstawowej nr 5 panią Magdalenę Piasecką, kierownika Centrum Stemplarskiego KRD w Grudziądzu panią Elżbietę Baranowską, wszystkich członków i sympatyków koła, żołnierzy, pracowników wojska oraz wszystkich zaproszonych gości, których nie wymieniłem z imienia, jednak nie mniej serdecznie w dniu dzisiejszym witam. Szanowni Państwo, w działalności koła najważniejsi są ludzie, nasi członkowie i wspaniali działacze społeczni. To oni wyznaczają rangę oraz tworzą dorobek koła. Łączy ich pasja uprawiania turystyki, odkrywania piękna naszego kraju, chęć społecznego działania. Towarzystwo ma również wielu przyjaciół. Mam nadzieję, że grono tych przyjaciół będzie wzrastało. W tym wyjątkowym dniu w imieniu własnym, żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników wojska, naszego garnizonu pragnę skierować serdeczne podziękowania oraz życzenia dla wszystkich członków Wojskowego Koła PTTK Osesek z panem prezesem Ryszardem Fierkiem na czele. Mam przyjemność także przekazać Państwu słowa uznania, podziękowania i życzenia od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Piotra Całbeckiego, który skierował list na moje ręce ze słowami uznania dla Państwa pracy i służby. Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym. Dziękujemy również za objęcie patronatu panu marszałkowi. Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym serdecznie gratuluję i życzę wiele satysfakcji z podejmowanych działań we wspólnej pracy oraz wszystkiego dobrego na przyszłość. Sympatykom koła pragnę złożyć słowa podziękowania za dotychczas wykonywaną pracę. Życzę satysfakcji z rzetelnie pełnionej misji, jakże ważnej na rzecz społeczeństwa. Dziękuję za Wasz trud i poświęcenie. Dostojnym gościom oraz wszystkim Państwu przybyłym do centrum życzę, aby ten podniosły i radosny nastrój dzisiejszej uroczystości pozostał z Wami jak najdłużej. Szanowni Państwo, obecność na naszej uroczystości pana pułkownika Waldemara Osypiuka i pana pułkownika Jacka Trajchela, mianowanych w ostatnim czasie do stopnia pułkownika, jest doskonałą okazją, aby w tak szacownym gronie przyjaciół PTTK złożyć serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów, aby realizacja nakreślonych celów pozostawała źródłem satysfakcji i zadowolenia z pełnionej służby. Proszę panów pułkowników o wystąpienie. I gratulacje. A z drugiej strony myślę, że mamy
dalej to zapewnienie, że to wsparcie w realizacji naszych przedsięwzięć już na wyższych stanowiskach służbowych będzie jeszcze większe, czego Państwu i sobie życzę, a Panu gratuluję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, kolejnych sukcesów, awansów, spełnienia marzeń, przede wszystkim dużo zdrowia, odporności i dalszej bardzo dobrej współpracy. Również dla Pana Przewodnicząca. Gratuluję serdecznie. Myślę, że gromkie brawa dla Panów pułkowników. Witam wszystkich. Niestety nie mógł przyjechać, ale wczoraj wieczorem nawet dzwonił, także jeszcze nie spałem w każdym razie i życzę nam wszystkim dobrych dni dzisiaj, dobrych godzin zabawy, ale także pomyślności, szczególnie dla Osecków, na następne lata. A wiadomo, że to nasz przyjaciel, jakby nie było. Koleżanki i koledzy, drodzy goście. Zacząłem w ten sposób, ale jeszcze powiem tak. Dzięki komputerowi na pewno dużo tu jest wycięte i będę mówił krócej niż miało to być, ale to i tak będzie bardzo długo. Kilkoro naszych członków koła w przeciągu tych lat odeszło na wieczny szlak. Są to Andrzej Wojda, Jerzy Kuś, Danka Złotnicka, Edek Złotnicki, Zenek Kardasiński, Marek Sargarski, Bernard Bojakowski, Wiesław Kłos, Roman Piechowski, Ewa Razmus i bardzo proszę o uczczenie chwilą ciszy w pamięć. Proszę. Dziękuję. No i teraz troszkę historii naszym kołem. Dlaczego powstaliśmy, jak to się stało? Na przemian lat 70. i 80. zostało rozwiązane istniejące koło PZDK nr 17 przy ośrodku szkolenia służb patrolmistrzowskich. Kadra i pracownicy cywilni wojska odczuwali jednak potrzebę zorganizowanej działalności turystycznej. Przejawem tego były organizowane przez nas między innymi także imprezy na orientację, biwaki połączone z wędkowaniem i wiele innych. Dlatego też w dniu 5 października 1988 roku 27 osób powołało do życia Wojskowe Koło PZDK nr 62. Było wtedy napisane OSSK, czyli cztery literki, przy ośrodku szkolenia służb patrolmistrzowskich. Należeli do nich Józef Wejger, Bernard Bojakowski, Marek Chmielewski, Krzysztof Czerepowicki, Dariusz i Włodzimierz Dąbek, Jolanta Marcin, Rafał i Ryszard Fierek, Wiesław Kowysz, Ryszard Karbarczyk, Zenon Kardasiński, Jerzy Kondek, Wiesław Korolczuk, Wiesław Korta, Wiesław Nowak, Andrzej Nykiel, Dariusz Janusz Paczkowski, Zdzisław Piechowski, Wiesław Podsiadły, Andrzej Przywara, Wiesław Sokół, Ryszard Wojtasiak, Edmund Zalesiak i Marcin Rzychowski. Z członków założycieli... Pierwszą imprezą była wyprawa, była wycieczka do Chełmna i mini-rajd uzyskanie niepodległości 1918 roku. Brało w nich udział aż 20 podchorążych. Najważniejszą jednak były drużynowe mistrzostwa Ośrodka Szkolenia Służb Patrolmistrzowskich w marszach na orientacji. Na pierwszą wyprawę górską, która odbyła się w 1989 roku w Sudetach, wybrało się pod kierownictwem Jerzego Kątka 11 śmiałków. Byli nimi oprócz wcześniej wymienionego Józef Wejger, Wiesław Nowak, Wesław Domowicz, Wiesław Podsiadły, Andrzej Nykiel, Włodzimierz Dąbek, Ryszard Twierek, podchorąży Darek Piątkowski oraz Bogdan Niegolewski i jego dziewczyna, ale tego Bogdana. Wędrówka po górach izerskich i Karkonoszach w deszczu, śniegu, a także pięknym śniegu, gdy jedzenie dźwigało się wtedy niestety, ale w plecaku była wyjątkowo wspaniała. W 1989 roku przy nieocenionej pomocy pułkownika Wojciecha Zawadzkiego, oficera odpowiedzialnego za turystykę w POW, koło wraz z oddziałem miejskim PZK w Rydziądzu przeprowadziło kurs organizatora turystyki, w którym uczestniczyło 44 członków PZDK, w tym 19 członków koła. Więc mieliśmy każdy znowuż powiększony. W grudniu 1989 nastąpiły niewielkie zmiany w zarządzie i tutaj doszedł kolega Wesław Domowicz. Pierwsze 27 miesięcy to 27 członków stałych w 1988, 30 w 89, a w 90 37. Do koła należeli także słuchacze SPL i PLZ-ki, czyli oni byli takimi stanów zmiennych, ale też członkami PTTK. W
W tym okresie zorganizowano dwa rajdy górskie Sudety i Tatry, dwa rajdy wyzwolenia Grudziądza, trzy mistrzostwa SSK, znaczy, no, SSK dobrze napisane, w marszach na orientację, rajd pamięci września 39, rajd odzyskania niepodległości. Oprócz odczytów, wycieczek i zwiedzania Cytadeli, które nawiązało przyjacielskie stosunki z marynarką wojenną RP, zwiedzając Akademię Marynarki Wojennej i port trzeciej flotylii w Oksywiu. Zaczęliśmy istnieć na szlakach ogólnopolskiego rajdu świętokrzyskiego. Braliśmy także udział w Zalesianie. Razem w imprezach organizowanych przez nas i w których uczestniczyliśmy, brał udział około 1300 osób. Na pierwsze zebranie sprawozdawcze w 1989 roku Leszek Domowicz opracował pierwszy numer informatora turystycznego OSESEK. Nazwa już była z tymi literkami E. I dlatego nazwa informatora powstała od właśnie od SSK, ale przyjęliśmy ją jako dla koła w 1992 roku. I od tego czasu właśnie nazywamy się OSESEK, ale dzięki właśnie przynależności do Ośrodka Szkolenia Służb Mistrzowskich. Chociaż, jak niektórzy mawiali, był to też ośrodek spokojnej starości kadry. Ładnie brzmiało, ale skrót też. Może jeszcze. W zwrocie aktywu turystycznego POW uczestniczyli, może już w tej turystyce wojskowej, Kobryk 89, Jerzy Otwierek, Karnicy 90, Andrzej Nykiel i Jerzy Otwierek w centralnym zlocie aktywu turystycznego Wojska Polskiego Przemyśl 90. To pierwszy OSESEK, który był właśnie na tego typu imprezę. Działalność koła opierała się na przychylności komendanta, szczególnie jego zastępcy, a zarazem członka koła, obecnie podpułkownika rezerwy, chociaż tam jak Państwo widzieliście, że jest to też pułkownik, bośmy go tak nazwali, Jerzy Kątryk, właśnie ten, który tutaj obok stoi. Teraz był inicjatorem tej działalności i też mimo, że czasami denerwował nas, a my jego, ale żeśmy jakoś tam wspólnie to wszystko robili. No i kwatermistrza z jego pionem żywnościowym. Mówi o tym właśnie jeszcze i tej jednostce. W tym czasie materialnie wspierał nas także dyrektor chłodni, niestety nieżyjący Karol Kujawski. Zarząd koła w innym okresie przechodził niewielkie zmiany. I tak, prezesem był Ryszard Twierek. Jednak w okresie wtedy, kiedy przeszedłem na emeryturę, w Bieszczadach, no wypadało, jako że może tutaj o tym nie wspomniałem, do tego momentu koło było kołem typowo wojskowym z rodzinami pracownikami cywilnymi. Od momentu przejścia do klubu garnizonowego otworzyliśmy się szerzej, może jeszcze stąd. I przez okres kilku miesięcy prezesem koła był Wiesław Sokół. No ale później wrzuciło wszystko do normy. Aktualnie skład zarządu wchodzą Ryszard Twierek, Bazyl Romaniuk wiceprezes, Lewandowski Ryszard sekretarz, Adam Arentewicz skarbnik, Krzysztof Czerepowicki, Jerzy Kątek i Wiesław Podsiadły jako członkowie. W poprzednich zarządach działali także Cezary Sławkowski, Małgorzata Rzepka. Obecnie jeszcze ma Podsiadły do tego. Komisja rewizyjna koła to Roman Kowalski przewodniczący, Grzegorz Machaj i Małgorzata Sterniczyk. Członkowie koła aktywnie udzielają się w pracach władz oddziału. Obecnym prezesem jest Grzegorz Machaj, ten, który dzisiaj już tutaj był witany, wymieniony, czyli członek naszego koła. Poprzedni Jerzy Kątek, dwie kadencje, też członek naszego koła. Leszek Ciemiński Stanny, wtedy był członkiem naszego koła, chociaż w tej chwili jest już w kole przewodnickim, sędzia. I Krzysztof Czerepowicki, czy jakby nie było, w krótkim okresie czasu tylko byli inni, cywile, nie tam wziął, wtedy kiedy był jeszcze nasz kolega Stopikowski, a tak wojskowi dzierżyli, że tak powiem, i członkowie koła władzy, no jakby nie było, w tych strukturach miejskich. W władzach ponadoddziałowych PTTK działają Krzysztof Czerwowicki, prezes oddziału, Jerzy Kądek, Ryszard Twierek, byli także członkami Komisji Zarządu Głównego PTTK do współpracy z Wojskiem Polskim. Ilość członków była i jest zmienna. I tak na koniec roku 1989, jak już wspomniałem, było niewielu, bo 30, ale w 75, a od kilku lat stan naszego koła z opłaconymi składkami wynosi powyżej
105 osób, chciałem 112, 109, jak ktoś sobie może liczyć, ale jest to nieźle. W kole reprezentowane są różne środowiska, od czynnych zawodowo żołnierzy i pracowników wojska, poprzez rodziny sprzyjających nam cywilów, po emerytów wojskowych. Niestety żołnierzy niewielu są tylko uczestnikami imprez. Koło skoncentrowało się na prowadzeniu rajdów rocznicowych, takich jak pamięci generała Pruszyńskiego z okazji powrotu Grudziądza do Polski w 1920 roku. No, najwięcej osób, to 330 było na tych rajdach, ale tutaj muszę wspomnieć, ponieważ mój przyjaciel, mój kolega Edź Urbanik, którego dzisiaj nie ma, był, że tak powiem, pierwszym inicjatorem i organizatorem tego rajdu. Później się przeniósł, uciekł po prostu do Torunia. Nie, ale my kontynuujemy po prostu ten rajd, ponieważ raz, że to on zaczynał i też wojskowy był, więc należało. I dlatego chciałem go wspomnieć. Grudziądz Wolny poświęcony wyzwoleniu miasta w 1945 roku. Na tym rajdzie najliczniejszym, który my prowadziliśmy, to było 530 osób. Pamięci Września 1939, najwięcej 536 nawet tak ładnie napisane też bywało na najliczniejszym. Odzyskanie Niepodległości 1918. No jak już mówiłem, najmniej było 20 na początku, ale najwięcej 639 w 2004 roku. Mistrzostw Centrum Szkolenia Logistyki obecnie, poprzednio OSSK, Centralnym Ośrodku Szkolenia Moczy Specjalnej Logistyki i pierwszym ośrodku szkolenia kierowców, ponieważ jest to kontynuacja, w marszach na orientację. Najwięcej uczestników było też, ten 2003 rok to był niemożliwy, bo było około 450 ludzi. Było to morderstwo, a dobijała nas wtedy wielka marszałek, która przyjechała kilkoma autobusami ze szkoły nr 21 do Lisich Kątów i nie wiedzieliśmy, co z nimi zrobić, bo jest niemożliwością, nie będąc przygotowanym na taką dużą ilość, nawet z mapami, więc prowadziliśmy wtedy po takiej ładnej trasie wszystkich, ale jak przyszli, no to tak po kolana w błocie, te górki tam dookoła lotniska i tak dalej. Ci, którzy znają to, jeśli to mogą wiedzieć. Tak? Nie. No i też od 10 lat organizujemy rajdy z okazji Grudziądza w 1291 roku, a także zawody na orientację pochodowcy garnizonu. Też 280 było najwięcej w 2003 roku. Pięciokrotnie organizowaliśmy skrót Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa przy 1223 młodzieżowy miting sportowo-obronny pod nazwą Święto Wojsk Lądowych. Ale coś to stowarzyszenie się wypięło na nas teraz, bo nic nie współpracuje, więc nie kontynuujemy tego. Od 8 lat zabezpieczamy sportową część zawodów na orientacji o Puchar Worów Tucholskich, dawniej Kociewia, Bielowszczak, organizowanych przez Gimnazjum w Warlubiu oraz sędziujemy Spartakie do osób niepełnosprawnych organizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej ze Szymięcina. Od 1997 roku, gdy kto przejął właśnie klub garnizonowy, obecnie Centrum Szkolenia Logistyki, zabezpieczamy turystycznie akcję zimową i letnią dla dzieci spędzających ferie i wakacje w klubie. Liczymy także, że w przyszłym roku będzie można bardziej się aktywnić, ponieważ dziwnie się to stało. Zostaliśmy wyeliminowani jako organizatorzy, jako przewodnicy i przewodnicy z organizatorów, ponieważ, no nie wiem, czy inne są przepisy, ale wiadomo, ci, którzy się na tym znają, że nie musi być pracownik klubu, a może być przodownik z koła, który też może prowadzić na tych samych zasadach daną imprezę. Od 3 lat z inicjatywy Adama Rentewicza i pod jego przewodnictwem część turystów naszego koła 12 razy w roku wyrusza na szlak z kijkami. Z poważniejszych imprez centralnych to byliśmy współorganizatorami przede wszystkim Mistrzostw Polski w nocnych marszach na orientację. Akurat on był głównym organizatorem, ale myśmy wtedy dzielnie pomagali i wojsko pomagało, ponieważ zabezpieczenie takie logistyczne, łącznie z namiotami i tym podobne, to właśnie my. Chętnie uczestniczyliśmy w imprezach klubu rowerowego Kalinka, jednak chyba lenistwa, może zmiana zainteresowań daje się nam we znaki, ale zawsze rokrocznie na tym noworocznym jesteśmy. Możemy tam wypić wino. Corocznie organizujemy konkurs plastyczny na tematy historyczne i przyrodnicze związane z naszym regionem, w którym uczestniczy do 150 młodych i zdolnych artystów ze szkół Grudziądza i okolicznych powiatów, nie tylko gmin, ale i powiatów. A poświęcone były różnym i właśnie wyzwoleniu i powiatowi, to można powiedzieć, ziemskiemu, tak? Bo
tutaj starosta siedzący też fundował nagrody, puchary i tym podobne. Także, no, o naleśniczych mówiliśmy także, oni też fundują, ponieważ na temat lasów i tym podobne rzeczy też mają. No i na temat Osecka także był konkurs plastyczny. Byliśmy sponsorami corocznej nagrody Koła Osesek dla uczestników Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego. Zabezpieczaliśmy turystycznie ten festiwal. Zostaliśmy za to odocenieni i wyróżnieni cenną nagrodą malowanym Bułankiem. Niestety festiwal przeniesiono do Kołobrzegu i kontakty z nim nie są tak pełne. Ale jeszcze raz w Kołobrzegu byśmy fundowali nagrodę i myślę, że to będzie nie raz. Aktywność członków koła uczestnictwo w imprezach organizowanych przez koło przedstawia się różnie. I tak, kilka takich przykładów. 95 rok, 1800 uczestników całościowo. 99, 1900, 2500 w pierwszym, w drugim było 3100, w 2005 5000 to był nasz wtedy rekord, ale także w 2007 300, a w zeszłym roku było 1700, czyli gwałtowny spadek, ale to są różne przyczyny. Dzięki właśnie tu koleżance, która siedzi, kierownikowi, to się nazywa naczelnik, tak? Naczelnik, tak, tak. Która też organizuje niestety biegi Malinowskiego, to wtedy, kiedy mamy zawsze we wrześniu potężną imprezę, no to tak jak w tym roku to było tylko śladowo, bo tylko 145 i tak jakoś nie możemy się zgrać. Tym bardziej, że my mamy stały termin, a Malinowski, kurczę, skacze na różne strony. Co prawda, jeżeli smutna sprawa, to właśnie jak Bronek Malinowski zginął, to ja wtedy miałem służbę oficera dyżurnego u góry na ulicy Jagiellończyka. No i dalej. Cośmy jeszcze takiego tam robili. Braliśmy udział w 9 ogólnopolskich rajdach świętokrzyskich, bieszczadzkich rajdach na orientację Wojska Polskiego, centralnych zlotach aktywu turystycznego Wojska Polskiego. Corocznie wycieczki w ciekawe regiony kraju organizowaliśmy, jak Sudety, Roztocze, Jurokowsko, Częstochowska, Podlasie, Warmii i Mazury. Pomorze, kilkakrotnie do Europy, a także trzy na dalekie południe Europy, jak Hiszpania, Chorwacja i Bułgaria z wypadem do Stambułu. Tunezja to część ożywionych poszukiwań wrażeń turystycznych Osesków, troszeczkę dalej. No, dużo Osesków, ale bardziej indywidualnie, no, zwiedza inne tereny. Jest tutaj taka szalona para, która jeździ do Indii, Chin, nawet do Kenii, ale na Kilimandżaro się nie wdrapali, nie ma. No ale myślę, że to się jeszcze zdarzy, a to właśnie mówię o takiej pani, która jest członkiem naszego koła, ale także od czasu do czasu zabezpiecza klub, szczególnie wtedy, kiedy mieliśmy festiwal jako lekarz, czyli tutaj Ewa Majska-Glińska. Wstań, pokaż się. Małżonka już nie pokażemy, bo to wiadomo. On musi, nie? Inicjatorem jesteś ty. Dzięki. Jednak imprezami, którymi szczycimy się najbardziej, to kwalifikowane wyprawy w góry. Od Izerskich poprzez całe Sudety, Beskid Śląski, Żywiecki, Pieniny, Beskid Sądecki, Niski, Powieszczady, do źródłem Szczanów. Szczególną rolę w naszych wędrówkach pełnią Tatry Polskie i Słowackie. Pięciokrotnie zdobywaliśmy Gerlach, najwyższy szczyt Tatry. Byliśmy na Łomnicy Lodowym, czyli są to trzy jak gdyby najwyższe. Wysokiej, szerokiej i staroleśnej, w Mięgoszywieckich Szczytach, Mnichu, Krywaniu, Rochacza, także na Rysach, w Mięgoszywieckim Szczycie, Świnicy, a także jeszcze na, znaczy Świnicy, Świnicy, dobrze, bo już po Świnicy byliśmy w tym roku, ale zwiedzaliśmy, chcieliśmy Kościół Pokoju, gdzie się nie za bardzo udało, tylko mi się udało wepchnąć, ale musiałem 20 zł zapłacić. No. I jeszcze tam, tylko tutaj, no, tych innych, prawie wszystkich ważniejszych szczytów. I tutaj wymienię górali koła, którzy w zasadzie zdobywali przede wszystkim te wyższe szczyty. I to jest tak, Marcin Rafał, Ryszard Twierek i my byliśmy trzykrotnie. I Ola, Kasia i Jerzy Kątko, wie, tak można powiedzieć, to powie, dobrze. Też zaliczyli te szczyty Marek Browalski, Włodzimierz Dąbek, Kasia Twierek, Joanna Grzela, Marek Frąc, Patryk i Bazyl Romaniuk, Marcin Lewandowski, Anita Suchomska, Wiesław i Kasia Nowak. Ale do tych górali zaliczamy Justynę Cegiel, Arkadiusza Kowalskiego, chociaż już nie wymieniłem go, nie, już nie. Piotra Wróblewskiego, Sylwię Zielaskiewicz, Joannę Werembach, Małgorzatę Rzepkę, Michała Oleksyna, Darka Paszkowskiego, Janusza i Haniu Fierków,
Jest to co prawda mój brat, który wielokrotnie szwenda się po Tatrach i Sudetach, tak polskich, jak i słowackich czy czeskich. Do nich dołączył także Jacek Nowak, Adam Arentewicz, a tu przy okazji jeszcze muszę pochwalić moją żonę oraz Grażynę Kondek oraz jeszcze inne, jak Regina Arentewicz, Marylę i Włodka Żurańskiego, którzy w ekstremalnych warunkach, bo inni też tam żyją, ale mówię o tych, którzy nie byli zaprawieni tak w boju, którzy w ekstremalnych warunkach po kolanach nawet, a wyżej, niektórzy leczyli sobie inne części ciała w rwącej wodzie i na stromych czy postromych zboczach tego pięknego tam jaru, który myśmy szorowali, pokonali słowacki raj i zdobyły ten słowacki raj. Należy dodać, że Małgorzata Rzepka, podsiadły jeszcze obecnie, corocznie przez kilka dni poznaje uroki gór. Ostatnie lata co prawda się obija, ale bywa to różnie. Ostatnie lata to także aktywny pobyt osesków, ale już na wycieczkach. No tutaj przerwał takie kilka, dwa czy trzy lata przerwy takiej, nie wiem, lenistwa. Jurek Kondek właśnie zorganizował wyjazd wtedy w Góry Świętokrzyskie, w Sudety i to były chyba wtedy te poważniejsze, bo Karkonosze i tak dalej, i tak dalej. A jechaliśmy także, byliśmy w Gorcach, w Górach Świętokrzyskich i w tym roku w Górach Sowich z wypadem do twierdzy w Srebrnej Górze i Głodzku. Dlatego, że większość naszych imprez jest jednak związana także z jakimiś tam elementami umocnień, no bo jakby nie było, jesteśmy kołem wojskowym, chociaż pod tym względem. Od wielu lat także przebywamy nad morze i tu już to wspominałem, służby marynarki wojennej ze swoją, znaczy poznajemy tą ich służbę przede wszystkim portami, jednostkami pływającymi, a także lotnictwem i poznawały nas w zasadzie wszystkie wiodące jednostki obrońców wybrzeża, łącznie z nieistniejącą już flotyllą w Chełmie. Wydawaliśmy i wydajemy informator turystyczny OSS-ek, w którym zawieraliśmy niezbędne wiadomości, no i może najciekawsze o naszych wyprawach i takie tam różnego rodzaju informacje. W tej chwili przeszliśmy troszeczkę znowu na inne, że tak powiem, zasady działania, może inne środki przekazu i jest ich mniej, ale zawsze jest takie roczne sprawozdanie koła, czyli zarządu koła. No i jako, że prowadzimy jeszcze tak zwany puchar Komisji Turystyki Pieszej, to także to się tam znajduje. Możemy pozwolić sobie na różnorodność takich imprez, bo mówię górskie, na orientacje i tym podobne, ponieważ dysponujemy liczną kadrą programową. Jest w tej chwili czynnych 8 przodowników turystyki pieszej, 2 przodowników turystyki górskiej. Jest przodownik, organizator imprez na orientację. Jest także wielu innych, w tym jeszcze przewodnicy, czyli jest nas chyba 2, nie, czy 3, bo jeszcze Wiesiu, górskich oraz terenowych, tych jest bardzo dużo, oraz instruktorów krajoznawstwa Polski i regionu. Wielu kolegów niestety odeszło do innych kół lub zrezygnowało z przynależności do PTTK. No, ożywienie właśnie tej turystyce, co już może wspominałem, było przejście do klubu garnizonowego i przeczytam jeszcze raz dużo nazwisk, żeby te wszystkich do... O kurczę. No nie, przeczytam jeszcze, tam później skrócę. Czyli tak, te najliczniej, najaktywniejsze rodziny, na pewno jeszcze kilka pominę, ale to może w innym kiedyś tam czasie to podam. Kowalscy, Kątkowie, Wielki, no tak powiem, rodzina Romaniuków, Machajów, Nowaków, Podsiadów, Arentowiczów. Dalej, Lewandowski, Krzysiu Czerepowicki, Małgosia Rzepka, Małgosia Sterniczuk, Helena Kiliwowska, obecnie Hille. I jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Helena, to jest Ela inaczej, tak Ela? No. Nieżyjącego Romana Piekowskiego, Ewa Dolecka oraz przewodnika po Cytadeli, twórcą rzeźby Oseska, o tego tutaj, pokaż się Adam Gornowicz. O, proszę bardzo, ten z tyłu, który tam siedzi. Ostatnio troszeczkę mniej może uczestniczy, ale to znowuż PESEL i konsekwencje PESEL. Także tutaj może jeszcze, o, Zdzisław Nowakowski, Bartoszek, Piotr Łukiewski, Marylka, nie, Jadwiga Marylka Prozdarska, Iwona Zatykowska, Barbara Tkaczyńska, Mirosława i Jan Marszałkowie, Jacek i Marlena Trajker. To jest na... Muszę się pochwalić, ponieważ były lata, gdy na te centralne imprezy, takie jak centralny zlot czy Bieszczady, przyjeżdża taką piękną grupą, która też jest tu licznie reprezentowana,
czyli kto? Jurek na pewno wie, ale na pewno nie wie, czy ten Nawrocki, ponieważ co? To była właśnie ekipa torujska. Szalona grupa. Co prawda nie ma tutaj Edka Urbanika, jego małżonki, ale muszę niestety wam powiedzieć, że na terenie zaprzyjaźnionego kraju Słowacji po prostu upili nam część osesków po tamtej stronie. Oni też byli zarąbani. Ale to jeszcze też taka dygresja. Jak przechodziliśmy, jeden z naszych kolegów, no, który stoi na granicy od czasu do czasu, mówi tak: nie martwcie się, nie jesteście najgorsi, bo kiedyś dwie panie, młodsze panie co prawda, też biły to samo co my, no i nie wiedzieli co z nimi zrobić, więc normalnie tą łychą od koparki przywieźli nad granicę i przerzucili przez granicę. Także one nie przekraczały, zostały przerzucone, a nasi koledzy zabrali do samochodu. Chyba tam zapłaciły jakieś malutki tylko mandaci. Ale nie musiały iść, nie? No Śliwowice, no na Śliwowice. A nie, to powietrze górskie, źle powiedziałem. No ale tak to już tam było. Aktywność członków koła dostrzegana jest przez zarząd główny PTTK i było także, który w minionym okresie wyróżnił 8 członków złotą honorową oznaką PTTK oraz koło w 2003 roku. Wyróżniono także 2 osesków, ale to już przez prezydenta Rzeczpospolitej, złotymi krzyżami zasługi za działalność właśnie turystyczną. I obaj stoją, oprócz Kacpra. Także koło i 6 osesków minister sportu i turystyki wyróżnił odznaką za zasługi dla turystyki. W 1996 roku, 2003, 2008 i 2012 koło zdobyło miano najaktywniejszego w Wojsku Polskim i zostało wyróżnione pucharem. Pierwszy raz wiceministra narodowej, a później już były to puchary dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności lub wcześniej jak to było? No, gdzieś tam mam zapisane. Indywidualne wyróżnienie, i to jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne wyróżnienie, co prawda też dzięki koledze, który tu siedzi naprzeciwko mnie, ponieważ jest przewodniczącym komisji, zdobył Jerzy Kądek, to jest turysta roku Wojska Polskiego 2013. Przemierzył tylko 840 km w górach, łącząc granicę niemiecką z ukraińską poprzez czeską i słowacką. Rzecz jasna, jako że on lubi się jeszcze dowartościować, to zostaliśmy jeszcze później w tym Bieszczadach na orientacji i tam jeszcze troszeczkę pochodzili. Członkowie wyróżniali mi za działalność turystyczną przez prezydenta RP, jak zresztą już wspomniałem, wojewodę toruńskiego, obecnie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. I może tutaj coś wspomnę, ponieważ dzisiaj już była mowa, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego jest objęty tym patronatem honorowym naszą imprezę, ale nasza koleżanka Helena może się pochwalić, że jej impreza 25-lecia Barety była też objęta patronatem przez wojewodę. Co prawda była tutaj Marzena Drab wtedy u nas, ale wicewojewoda pełni obowiązki, reprezentuje wojewodę. Także też tutaj, jeżeli chodzi o klub, trzeba przyznać, że też o nas myślą te właśnie władze, jakby nie było samorządowo-cywilne, no tak niech to będzie. Także, o właśnie, poprzednio to się nazywał Departament Społeczno-Wychowawczy, nie? Tak to mniej więcej. Także otrzymaliśmy wyróżnienia ministra kultury, ministra gospodarki oraz ministra sportu i turystyki. Zarząd oddziału PTTK w Grudziądzu zawsze wspiera koło oseska, naszego oseska w naszej działalności. Ale nasza działalność była o wiele uboższa i o mniejszym zasięgu, gdyby nie przełożeni koledzy pełniący decyzyjne obowiązki w jednostkach. Dużej pomocy udzielał nam, i będę czytał tutaj może stopnie takie, jakie to były, albo coś, chociaż przy pułkownikach to nie ma różnicy. Przeczytałem. Ale pułkownik Zdzisław Kalmarczyk, pułkownik Eugeniusz Konieczny, pułkownik Jan Noga, pułkownik Marek Karwasiński, pułkownik Grzegorz Posiołek, pułkownik Andrzej Kaczorowski, major
Andrzej Karolczuk, major Jan Urbański, a to są już oficerowie starsi, jeżeli chodzi o stopień wyższy. Bez pomocy naszego kolegi sympatycznego, który wyemigrował do czarnego majora, obecnie pułkownika Sławomira Mirewskiego, też nie mielibyśmy na naszych imprezach pokazów sprzętu, innej materialnej pomocy. A gabertony, które goście otrzymali, może tam nie wszystkim się udało wręczyć, to właśnie jest dzięki jego nieocenionej pomocy. Także pomocy udzielała nam służba żywnościowa tych jednostek, a były w Łodzinie spodziewała i obecny kierownik klubu, kapitan rezerwy, jeszcze tak ładnie to się nazywa, Wojciech Czesz, także zawsze służyli pomocą i no i dbają, żeby tutaj się coś działo. Chociaż czasami graniczają. Natomiast obecnie pełnego poparcia udziela poselską komendant Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza Pierwszego Nauczyciela, pułkownik Dariusz Żukowski. Za to serdecznie dziękuję. No, końcówka. Jesteśmy jako koło członkiem Wojskowego Stowarzyszenia Sport, Turystyka, Obronność. No, między innymi właśnie reprezentowany przez naszego kolegę tutaj Kufla. I nie tylko, bo tu jeszcze jest kilku takich zespołów, ale nie będą się przyznawali. Członkowie koła indywidualnie należą także do Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Rawerii, którego szefem jest tam Sławek siedzący z tyłu koło kierownika. Pokaż się chociaż raz. Bo jeżeli coś ktoś będzie chciał zadać cytatę, to tylko przez niego, bo chyba nie biorąc mówi, że Rawerii się na tym zajmować. No i wspaniale współpracowało się i współpracuje z zespołem Baretki, kierowany przez Helenę Kilichowską, a obecnie Agnieszkę Kotowicz. Wspierali naszą działalność pułkownik Zawadzki, co wspominałem, nieżyjący także pułkownik Jerzy Sobieraj, oficerowie z PW. Dobrze układała nam się współpraca z pułkownikiem Stanisławem Janowiczem, Tomaszem Malinowskim, a obecnie z pułkownikiem Waldemarem Osypiukiem. Dlatego chyba przyjechał do nas. No. Także z oddziałem badanki wojennej w Gdyni. Niestety nie widzę ich, chyba nie dotarli. Ale marynarka wojenna zawsze była nam sprzyjająca i my im także. Szczególnie też trzecia flotyla, obecnie jeszcze Błyskawica, ale to od wielu lat. Także oddział wojskowy i miejski w Toruniu oraz wojskowy w Bydgoszczy. To były takie te dominujące współprace z tymi, no, z tymi tylko no, oddziałami. Także należy wspomnieć o wsparciu jeszcze raz działalności właśnie przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Waldemara Achramowicza poprzednio, a teraz Piotra Sławeckiego. Starosta powiatu grudziąckiego, pan Marek Szczepanowski, nigdy nie odmówił pomocy, także nie korzystamy z tego za często, żeby nam się nie popsuł, ale dzięki temu zawsze pomaga, ale zawsze pomaga. No to, i to, za to też serdecznie dziękuję. Przepraszam. Urzędem miejskim układa nam się też bardzo ładnie, chociaż z takimi falami, ale to już tak już widocznie czasami musi być. To znaczy jest tutaj, chodzi o Wydział Promocji Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydział Edukacji. Jeszcze z tym Wydziałem Edukacji też współpracujemy. Także na leśniczowych leśnictwie w Jamach Dąbrowie Osiu nigdy nie odmawiają wsparcia naszej działalności. Deski Park Krajobrazowy także jest przykładem dobrej współpracy. Ponieważ jeżeli jedziemy, mamy zawsze tam przewodnika, nie musimy wcale za to nic płacić, a jeszcze dostajemy mnóstwo materiałów, także tylko tam jeździć. No i szczególne wyrazy podziękowania należą się koleżankom i koledze tam jednemu, szczególnie z KRD. To się nazywa Centrum Steblackie chyba kiedyś, teraz jeszcze chyba też. Czyli szczególnie Eli Balanowskiej, która tutaj jest, Moniką, która jest tobą. I w zasadzie no, jak ja się spóźnię z pójściem do nich, żeby tam coś przygotowały, to one to zawsze nam robią, także jest ok, nie? Odrębnym rozdziałem jest współpraca z opiekunami turystycznych grup szkolnych. Bez nich nie byłoby imprez z tak wielką frekwencją. Należałoby wymienić co najmniej no, 30-35 aktywnych turystycznych nauczycieli, ale wymienię tych, których właśnie wymienię. Będzie to, którzy od samego początku z nami są, to jest Wiesław Żurawski ze Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych oraz ta, która też obchodzi 25-lecie, czyli Regina Dubilis.
ponieważ, o proszę, pokaż, bo to ty, która też ma 25-lecie, ale swoje działalności turystyczne i właśnie zaczyna z nami, także ja jesteśmy rówieśnikami. Ale także tych bardziej udzielających się, czy najbardziej, do nich należą Ewa Umerska, Ewa Dziennik, Barbara Kurzyńska, Magdalena Piasecka, Sobiesielska poprzednio, gdyby ktoś tam nie kojarzył, Iwona Pawelec, Witold Zgandlewicz, Katarzyna Mrotek, Edyta Gonowska, Ewa Lubiszewska, Małgorzata Gerkę, Monika Bartoszyk. Dla szkół prowadzone są imprezy w tak zwanym Pucharze Turystyki Pieszej, w którym bierze rocznie udział od 3 do 4 tysięcy młodzieży. Z tym, że my jako koło to prowadzimy, ponieważ byliśmy wtedy, jak to się byśmy zaczęli to organizować, byliśmy rolę tej komisji i tak to już zostało. Czyli jak ta nazwa Puchar Komisji Turystyki Pieszej jest troszkę mylna, to powinna być osetka, bo to też zaczynało się tak i tak, tak w zasadzie. No i tak to podsumuję, że dane można by przytaczać nazwisk także bardzo dużo, ale czas na przyjemniejsze chyba od naszego spotkania. O działalności naszego koła możemy powiedzieć, że działaliśmy, działamy i dalej mamy zamiar działać. Mimo coraz starzejącego się PESEL-u, turystycznie spędzać wolny czas. I nim powiem to ostatnie zdanie, to chciałbym podziękować mojej żonie, żonom moich kolegów oraz mężom moich koleżanek, które działają, a mężowie może mniej i mężowie tylko wspierają, ponieważ bez tej współpracy byłoby nam ciężko. Tak jest. Dobrze. Do spotkania na szlaku. Dziękuję. Zaczynamy od wyróżnień marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Z okazji 25-lecia działalności turystyczno-krajoznawczej Wojskowej Szkoły PTTK Osesek przy Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza Odnowiciela w Grudziądzu dziękuję za wieloletnią działalność wykonywaną z pasją i poświęceniem oraz wkład w budowę pozytywnego wizerunku Kujaw i Pomorza poprzez upowszechnianie krajoznawstwa i promowanie walorów turystycznych województwa. I wyróżniam pucharem Wojskowe Koło PTTK Osesek przy Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza Pierwszego Odnowiciela w Grudziądzu oraz prezesa Wojskowego Koła PTTK Osesek pana Ryszarda Pierka. Wyróżniony, proszę o wystąpienie, czyli prezesa, bo było dwóch osobach i za koło, i za siebie, czyli nie puchar, a puchar pewnie uniesie. Jeszcze jeden puchar. Dziękuję bardzo. Ryszard Pierek, Wiesław Podsiadły, Adam Arantewicz, Krzysztof Czerepowicki, Grzegorz Machaj, Roman Kowalski i Rafał Pierek. Wyróżnionych proszę o wystąpienie, a o wręczenie proszę pana pułkownika i pana Krzysztofa. Przepraszam, jest oddzielnie. Jest jeszcze. To, że bez okularu to sobie radzić złożę jest myślę o to, że koło tak sprawnie funkcjonuje, ponieważ hiszpańskiemu strefowi nie umiem. Serdecznie gratuluję w imię samorządu, bo już takiego samorządu marszałka własne życzę z kolejnych ludzi. Wystąpienie w celu odebrania nagród, a o wręczenie proszę przedstawiciela prezydenta, panią Małgorzatę Sadowską-Rodziewicz i naszego prezesa Ryszarda Pierka.
bardzo. Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa, aktywny i twórczy udział organizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych wyróżniam brązową, honorową odznaką PTTK Małgorzata Sterniczuk. Brązową odznaką PTTK zasłużonych w pracy PTTK wśród młodzieży Beata Pączek. Dyplomem Zarządu Głównego PTTK Monika Bartoszek, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza Grudziądzu. I tu proszę Panią Dyrektor o wystąpienie. Wyróżniony proszę o wystąpienie w celu odebrania nagród, a o wręczenie proszę Pana Pułkownika Waldemara Osipiuka oraz Wiceprezesa Zarządu Głównego kolegę Henryka Miłoszewskiego. Osypiuk został we wrześniu członkiem Zarządu Głównego PTTK. To tak na wszelki wypadek. Rafał Fierek, Małgorzata Rzepka Podsiadły, Jolanta Fierek, Wiesław Nowak, Jacek Trajger, Zbigniew Szynkielewicz, Maria Żurańska i Władysław Żurański. Wyróżniony proszę o wystąpienie, o wręczenie. Proszę tą samą parę, czyli kolego Henku i muszę sobie jakoś radzić, trudno, ciasno jest. Panie pułkowniku, kolego Jacku, wszystkiego dobrego życia. No i następnie tak uroczystości miłych, sympatycznych, które będą mówić, i gratulować Panu. Panie pułkowniku. Gratuluję. Bardzo zawsze dziękuję. Z 5 lat taka pewność nadal przed i rozwoju to jest nasza obowiązek. Zapraszam do tego samego. Gratuluję.
jeszcze przynajmniej kilkunastu lat pracy na szlakach turystycznych, w organizacji imprez turystycznych. Jeszcze kolega był znany. Gratuluję, proszę bardzo. A tu jeszcze drugi raz. Uprzejmie proszę o przekazanie małżeństwa. Proszę rzeczy, również podziękowań za to. Oznaką Orły LOT Martyna Wiśniewska. Martyna jest nieobecna, ale jest obecny dziadek, także dziadka poproszę o odebranie wyróżnienia. Zapraszam wyróżnionych tutaj przed o odebranie wyróżnień. Natomiast o wręczenie proszę prezesa zarządu oddziału w Gruziądzu Grzegorza Machaja i prezesa Osecka Ryszarda Pierka. Krystyna Lewandowska, Krystyna Kowalska, Maria Żuleńska, Władysław Żuleński, Jadwiga Drozdalska, Małgorzata Rzepka-Podsiadły, Beata Pączyk, Maria Machaj i Regina Arantewicz. Wyróżnionych proszę o wystąpienie i przyjęcie wyróżnień, a o wręczenie proszę prezesa zarządu oddziału w Grudziądzu, kolegę Grzegorza Machaja i prezesa Osecka, kolegę Ryszarda Pierka. Będą owocować pracy podczas rajdów i naszych imprez turystycznych. Czy ktoś z szanownych gości chce zabrać głos? Serdecznie proszę, panie pułkowniku. Było, że obsługuje mnie turysta roku w Siłach Zbrojnych, więc to jest tym bardziej wielki zaszczyt. Panie pułkowniku, kolego prezesie Ryszardzie, drogi przyjacielu, koleżanki i koledzy, przyjaciele. Z ogromną radością przyjąłem zaproszenie do uczestnictwa w dzisiejszej uroczystości, w dzisiejszym święcie. Muszę powiedzieć, że my z kolegą Jerzym, często uczestnicząc w jubileuszach naszych oddziałów i kół, bardzo rzadko, nie dlatego, że nie doceniamy, ale dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie nie starcza czasu
rzadko uczestniczymy w świętach kół. I muszę od razu zastrzec wojskowy kół PTTK. Muszę od razu zastrzec, że 25-lecie nie jest specjalnie żadnym wynikiem, proszę Państwa. Mamy koła znacznie starsze, że tak powiem, 50-letnie i starsze, ale Osesek jest kołem wyjątkowym i stąd też nasza obecność tutaj. Z kilku powodów, o których chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, w Osesku skupia się to, co w turystyce naszego środowiska najlepsze. A mianowicie w tym jednym kole doskonale widać, choćby nawet dzisiaj, to, że spotkało się tutaj grono osób, które ze sobą bardzo lubią przebywać, które się przyjaźnią, że charakteryzuje to koło wielośrodowiskowość, o czym mówił kolega prezes w swoim wystąpieniu, wielopokoleniowość, co stało się między, co jest w tej chwili już przyjęte przez Zarząd Główny hasłem na rok przyszły, turystyka łączy pokolenia i tutaj w Osesku no widać choćby po Jurku i jego wnuczku, który nas tu dzielnie wspiera, ale i po tym, jak spotykamy się na szlakach, rzeczywiście Osesek jest wielopokoleniowy i bardzo rodzinny. Kolejny powód, czy też to, co skupia uwagę i czasami zazdrość środowiska wojskowego, które spotyka się na szlakach z Oseskiem, to jest jego zwartość i myślę, że wspaniali ludzie, a przede wszystkim wspaniały prezes, który spotyka się z życzliwością całego naszego środowiska, ma wśród nas wielu przyjaciół, zresztą wielu członków Oseska ma przyjaciół w całym środowisku wojskowym, nie tylko w środowisku wojskowym, ale o tym głównie mogę mówić. Spośród ponad 3,5 tysiąca członków PTTK środowiska wojskowego ta lekko ponad 100, może nie jest największą częścią, ale jest bez wątpienia i mówię to z pełną świadomością jako osoba, która kieruje, ma zaszczyt kierowania działalnością turystyczną krajoznawczą w siłach zbrojnych, nadzorowania tej działalności, że jest to ta część, wasza część w naszym środowisku jest przewspaniała jest bardzo ważna. Ja osobiście odkąd znam Oseska, a pierwsze chyba nasze kontakty, Rysiu, były w czasie, kiedy ja jeszcze byłem prezesem oddziału wrocławskiego wojskowego i kierowałem przez 10 lat, byłem komandorem rajdu Sudety i tam pierwszy raz spotkałem się z Oseskiem i od razu przypadliśmy sobie do gustu, to znaczy oni wy mnie, a ja wam nie, bo ja zawsze chodziłem taki, powiedziałbym, na burmuszany, bo wydawało mi się, że tak jest lepiej i poważniej. Z czasem mi to przeszło i cieszę się z tego, że tego jest już coraz mniej, ale wtedy zobaczyłem, na czym polega właśnie istota takiego działania w grupie, bo przecież przyjeżdżały różne reprezentacje i przyjeżdżają na nasze centralne imprezy różne reprezentacje, oddziałów i kół i tak dalej, ale Oseska trudno gdzieś nie odnaleźć. I to nie dlatego, że czasami ubieracie się jednakowo, ale przede wszystkim dlatego, że jesteście bardzo zwartą grupą przyjaciół. Tego wam serdecznie gratuluję, za to wam bardzo dziękuję, za te 25 lat, za ten przykład dla wszystkich innych, który dajecie nie tylko, myślę, dla naszego środowiska wojskowego, ale z racji tego, że działacie w oddziale cywilnym,
Z czym żeśmy się pogodzili i wcale nam to nie przeszkadza, bo dalej występujecie jako wojskowe koło i tak jest w naszym towarzystwie, że wiele kół, mogę powiedzieć uczciwie i z satysfakcją, że wiele kół stanowią bardzo duże wsparcie dla oddziałów cywilnych, naszych wojskowych kół. I niech tak zostanie. Na siłę nigdy nie staraliśmy się Was zapisać czy wciągnąć do naszego oddziału wojskowego. Tu jest Wam dobrze. Sami jakbyście chcieli, to moglibyście oddział stworzyć, bo mamy oddziały, które są dużo mniej liczne od Waszego koła. Dlatego jeszcze raz wszystkim turystom, całemu zarządowi, szczególnie prezesowi, chciałbym w imieniu całego środowiska turystycznego Wojska Polskiego bardzo serdecznie pogratulować, bardzo podziękować i już nie możemy się doczekać, kiedy spotkamy się na turystycznych szlakach, bo to jest obszar naszego działania, nie ta mównica, nie mikrofon. Nawiasem mówiąc, z ogromną przyjemnością wysłuchałem sprawozdania kolegi Ryszarda i jak go nie lubić po takim sprawozdaniu. Myślę, że to, co było najistotniejsze, to było dopowiedziane, a co akurat było przeczytane. Szanowne koleżanki i koledzy, chciałbym serdecznie, bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom wspierającym działalność naszego koła. Były one tutaj wymienione w różnym kontekście, szczególnie przez prezesa koła, ale szczególnie chciałbym podziękować dowódcy Centrum Szkolenia Logistyki, który mówił bardzo ciepło i mówił o swoim kole. To jest istota naszego działania w Siłach Zbrojnych. Od momentu, odkąd przekazaliśmy kluby wojskowe w struktury jednostek wojskowych, od tego momentu dowódcy z każdym rokiem coraz bardziej utożsamiają się z działalnością wychowawczą, która prowadzona jest w różnych formach poprzez kluby wojskowe, tak jak Klub Centrum Szkolenia Logistyki i w ramach którego działa to koło PTTK. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Pułkowniku, dziękuję wszystkim innym dowódcom i poprzednim i tym, którzy w tej chwili wspierają działalność koła, bo prawda jest taka, że oczywiście koło by funkcjonowało też i w innych warunkach, natomiast istotą tej działalności jest działalność na rzecz szeroko rozumianego środowiska wojskowego, otwieranie się również poza to środowisko, co jest tutaj widoczne i dzięki wsparciu udzielanemu przez dowódcę jest to możliwe. To wsparcie i działalność koła zadecydowało o tym, że w przyszłym roku postanowiliśmy powierzyć jedną z najważniejszych imprez turystyczno-krajoznawczych Wojska Polskiego do organizacji właśnie OSESK-owi. W przyszłym roku OSESK, Centrum Szkolenia Logistyki, Klub będą organizatorami Seminarium Krajoznawczego Wojska Polskiego, jednej z trzech najważniejszych imprez, które w wojsku w tym obszarze turystyki i krajoznawstwa się dzieją. Myślę, że to też będzie okazja, żeby całemu naszemu środowisku przybliżyć Was wszystkich. Pokazać, jak działacie, jak chociaż aktywność Wasza jest ogólnie znana, bo nie jesteście kołem, które się zamyka w obszarze Kujaw. Mianowicie i w Sudetach trochę się obruszyłem na to, że w tych, jak Ty to powiedziałeś, tych ważniejszych karkonoszach. Dla mnie Sudety są w ogóle przepiękne i zarówno Góry Ołowiane, Góry Klucze, Wałbrzyskie, Opawskie, niekoniecznie te karkonosze, które są najbardziej znane. Ale widać Was wszędzie,
na wodzie, w górach, na lądzie i na morzu i we wszystkich możliwych obszarach i również za granicą. To świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na tę formę spędzania czasu wolnego i zdrowego uprawiania, zdrowego stylu życia. Przykładem tego jest turysta roku, przewspaniałe osiągnięcie. Proszę mi wierzyć, że z ogromnym uznaniem i bez żadnego cienia wątpliwości zdecydowaliśmy o tym, że Jurek w tym roku został turystą roku, jak żaden inny w poprzednich latach na to nie zasłużył. Rzeczywiście, gratulujemy Jurkowi. Jest to przykład, że można, że trzeba, że warto takich ludzi nie tylko doceniać, ale i pokazywać, podawać jako wzór. I myślę, że my wszyscy z takich wzorów będziemy korzystać. Jeżeli pozwolicie, uprzejmie proszę kolegę sekretarza, naszego przyjaciela, zresztą wieloletniego sekretarza, wiceprezesa Stowarzyszenia również Koło. Jeżeli pozwolicie, to najpierw w imieniu dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, pana pułkownika Jerzego Gutowskiego, odczytam list, który skierował do prezesa Wojskowego Koła PTTK OSESEK. Szanowny panie prezesie, z okazji doniosłego jubileuszu 25-lecia działalności Wojskowego Koła PTTK OSESEK składam panu prezesowi i wszystkim turystom koła serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za państwa dokonanie w działalności turystyczno-krajoznawczej na rzecz środowiska wojskowego. Upowszechnienie turystyki i rekreacji krajoznawstwa stanowi istotny element działalności wychowawczej prowadzonej w resorcie obrony narodowej. Jest cenną formą promocji wojska oraz sposobem na zdrowy styl życia. Uniwersalne wartości turystyki rozwijają i wzbogacają osobowość, sprzyjają integracji ludzi, pogłębiają i umacniają więzi środowiska wojskowego. Dziękuję Państwu za osobiste zaangażowanie i pasję działania na rzecz propagowania w Wojsku Polskim aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia. Życzę kolejnych zasłużonych jubileuszy, dalszej satysfakcji i osiągnięć pracy społecznej oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Z poważaniem dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, pułkownik Jerzy Gutowski. Co masz takiego, że było dla wszystkich? No to myślę, że będzie dla wszystkich. Dziękuję serdecznie. Podziękowania wszystkim. Ale jeszcze prosimy Cię, żebyś z nami został. Odgrywają dowódcy i szefowie instytucji wojskowych. Skierował również słowa podziękowania dla pana pułkownika Dariusza Żuchowskiego, komendanta Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Szanowny panie pułkowniku, z okazji doniosłego jubileuszu 25-lecia działalności Wojskowego Koła PTTK OSESEK przy klubie Centrum Szkolenia Logistyki składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Dziękuję panu pułkownikowi za osobiste zaangażowanie w rozwój działalności turystyczno-krajoznawczej na rzecz Roberta Ryszarda Fierka, prezesa Wojskowego Koła PTTK OSESEK. Nie będę już odczytywał, przekażę życzenia od naszej komisji podpisane przeze mnie, przewodniczącego i sekretarza komisji, kolegę Jerzego Kufna. To jest dla was. Dziękujemy bardzo wam, kochani, za 25 lat głosu. Życzę państwu, bo nie będziemy mieli okazji w tak wielkim gronie spotkać się na pewno w tym roku,
Życzę Państwu samych radości i turystycznych, wspaniałych wrażeń w przyszłym roku, a zjedziemy tutaj bardzo mocną ekipą, bo zjedziemy z wszystkimi prezesami naszych oddziałów i kół, z najlepszymi krajoznawcami środowiska wojskowego, myślę, że też z prezydium niemalże zarządu głównego PTTK. Zjedziemy tutaj w kwietniu na seminarium, które jest nasze Wojska Polskiego, a więc do zobaczenia w kwietniu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Co prawda głos mam w miarę mocny, ale czasami tym, że żeby nie wychodzić drugi raz, to pozwolę sobie, może tam nie w kolejności tego powodu, wraz ze mną jest jeszcze kolega Edek Koronowski, wiceprezes Wojskowego Stowarzyszenia Sportu Wyszehradzonego. Radny, jeśli mogę, to proszę podejść tutaj i razem nim wręczymy ten grabeton od stowarzyszenia, pozwolę sobie odczytać. Kolega major Ryszard Pierek, prezes Wojskowego Koła PTTK Sesek przy klubie Centrum Szkolenia Logistyki w Lwowie. Szanowny kolego prezesie. Z okazji jubileuszu, jest to 5-lecia powstania koła, składamy koledze prezesowi oraz wszystkim koleżankom i kolegom serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania. Dziękujemy za osobiste zaangażowanie i pasję, dzięki której kolejne pokolenia turystów mogły zapisywać swoje trudne karty historii w kolejce koła. Życzymy dalszej satysfakcji pracy społecznej, jak również zdrowia kołowiczowskim w życiu osobistym. Z wojskowym i turystycznym pozdrowieniem prezes Wojskowego Stowarzyszenia Sport Turystyka Obronny kolega Stanisław Janowicz i mogę tutaj powiedzieć wiceprezesie Wojskowego Stowarzyszenia na nas dwóch. Proszę kolega. Także będziemy pomagać, wspierać działalność wojskowych kół i oddziału drogowego. Ale to jeszcze nie tak do końca. Jestem tym razem w trzech, można powiedzieć, osobach, ponieważ nie mógł przybyć prezes oddziału wojskowego PTTK Sił Powietrznych, kolega podpułkownik rezerwy Krzysiu Osiak, a jestem członkiem tego oddziału, upoważnił mnie do wręczenia osyskowi takiego skromnego, wojskowego oddziału PTTK w klubie Sił Powietrznych. Jeszcze raz, nie w tym roku, do tego pierwszego. Jedyny chyba, który zawsze jest. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Krzysztofie. Ja na wstępie chciałbym podziękować w imieniu Pana Marszałka i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zaproszenie. Panie Pułkowniku, Panie Prezesie, Panowie Oficerowie, Panie i Panowie. Na wstępie pozwolę sobie na troszeczkę prywatne. Koło tak wspaniale funkcjonuje pod jego czujnym wzrokiem z tego względu, że nic mu nie umknie. Wielu z Państwa znam osobiście, wielu z Was jest moimi sąsiadami z osiedla, z którymi się czasami mijamy, kiedy ja jadę samochodem, bądź odwrotnie, bądź czasami na wspólnych spacerach. Z niektórymi z Państwa jestem Berty. I jedno, co mogę powiedzieć, co macie Państwo wspólnego. Jednych znam bliżej, jednych troszeczkę mniej. Zawsze od Państwa bije ogromna sympatia, ogromna życzliwość, nie tylko w stosunku do mnie, ale w stosunku do innych. Ja do dzisiaj czułem nieświadomy, że przez te Państwo funkcjonujecie w jednej organizacji. I co mnie tutaj uderzyło, kiedy tylko wszedłem w progi tego budynku, tego klubu, ogromna serdeczność, tak jakbyśmy się spotykali co drugi dzień, od czasu do czasu wypili lampkę wina, porozmawiali sobie, tak jakbyśmy byli serdecznymi przyjaciółmi. Zanim odczytam list od Pana Marszałka, wiem, że takowy list był skierowany na ręce Pana Pułkownika wcześniej, ale Pan Marszałek tak wysoko cenił sobie Państwa organizację, że poprosił mnie, żebym jeszcze raz pozwolił sobie na odczytanie tego listu na tej sali. Ja od siebie powiem jeszcze tylko jedną rzecz, że Samorząd Województwa wydaje taki dosyć piękny album
z różnych miejscowości Kujawsko-Pomorskiego. Jestem przekonany, że gdyby był dział organizacji w naszym województwie, to Państwa organizacja niewątpliwie należałaby do Skarbów Kujaw i Pomorza. Jestem Państwu wdzięczny, że tak działacie na rzecz naszego regionu. Jesteście ambasadorami i dobrą marką. Cieszycie się Państwo uznaniem nie tylko w Grudziądzu, w regionie, ale również z moich informacji wynika, że w całym kraju. Zaglądam czasami na Państwa stronę i czytam ten biuletyn oseskowy, który wydajecie. I Pan Prezes miał rację, że gdyby chciał wszystko przedstawić, no Castro zostałby pobity. Także Panie Prezesie, sugestia moja taka, żeby na kolejnym jubileuszu, kiedy Prezes będzie miał kolejne wystąpienie, prezentację dokonań, poczynań oseska rozpocząć od dnia dzisiejszego. Nie ukrywam, że cieszyłem się, że z tą mównicą Państwo wędrowaliście, tak jak powiedziałem, nie radzę sobie, tak jak Pan Prezes z okularu, więc tutaj jest troszeczkę więcej światła. Myślę, że sobie poradzę. Tak jak wspomniałem, list Pan Pułkownik otrzymał już przesłany przez Pana Marszałka. Zostałem, tak jak mówiłem, poproszony o odczytanie go na sali, co mniejszym czynie. Pan Pułkownik Dariusz Żuchowski, komendant Ośrodka Centrum Szkolenia Logistyki imieniem Kazimierza Pierwszego Odnowiciela Grudziądza. Szanowny Panie Pułkowniku, bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 25-lecia. Dokładnie, list jest skierowany do Pana Pułkownika z tego względu, że zaproszenie było wysłane i sygnowane, podpisane przez Pana Pułkownika, ale jest również na ręce Pana Prezesa. Ten wyjątkowy dzień, w którym w imieniu własnym oraz Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnę złożyć słowa uznania i podziękowania za pracę wszystkich działaczy ruchu krajoznawczego zaangażowanych w codzienną, jakże ważną pracę na rzecz społeczeństwa. Dziękuję za Państwa trud włożony w upowszechnianie turystyki oraz nie będę udawał, że widzę, bo powinienem go pójść do lekarza i zmienić sobie na troszeczkę inne okulary. Ruchu krajoznawczego zaangażowanych w codzienną oraz próby ocalenia przed zapomnieniem najpiękniejszych zakątków naszego województwa. Z okazji wspaniałego jubileuszu na ręce Pana Komendanta przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia uroczystym wszystkim członkom koła PTTK Osesek, życząc, aby wykonywana przez Państwa praca znajdowała uznanie i była źródłem satysfakcji. Serdecznie pozdrawiam uczestników dzisiejszych uroczystości oraz zaproszonych gości. Z wyrazami szacunku. Opowiadać nie będę. Rzeczywiście to, że się uśmiechamy do siebie, to, że się znamy i to, że sobie pomagamy, każdy na miarę swoich możliwości, świadczy o tym, że jesteśmy dla siebie ludźmi życzliwymi. I chciałem Państwu powiedzieć, że są podmioty i osoby, ludzie, którym się nie odmawia. Taką osobą jest Pan Prezes, taką osobą jest Pan Komendant WKU, taką osobą jest również Pan Komendant Żuchowski. I jest mi niezwykle miło, że mogę znowu wśród Państwa przez chwilę przebywać, a o tym, jak ważne to jest wydarzenie dla samorządu powiatowego, to powiem tylko tyle, że tak ważne, że z częścią Państwa na tej sali mam wrażenie, że jesteśmy tu od wczoraj. I chciałem Państwu powiedzieć również, że tak jak szczęście trzeba dozować, Pan Prezes mówił o tej pomocy, którą od czasu do czasu świadczymy. Ta pomoc jest pomocą taką, która mieści się w granicach zwykłego gestu życzliwości, zrozumienia i takiej wzajemnej także empatii. Reprezentujemy różne środowiska, ale środowiska również współpracujące.
I chciałem powiedzieć, że czerpiemy również pewną i wiedzę, i informacje, ale także pewne doświadczenia organizacyjne z Państwa działalności. Mam w gronie swoich pracowników również przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego i z tej wiedzy czerpiemy. Również za Państwa pośrednictwem, jeśli Państwo udziale, korzystając z tej wiedzy, również od czasu do czasu wydajemy, edytujemy pewne publikacje. Panie Prezesie, chciałem powiedzieć, że jak na tego Oseska, bo tak mi się kojarzy to, Oseska to jest istota w pewnej fazie rozwoju, to osiągnięcia ma się imponujące. I chciałbym życzyć Państwu tego rozwoju, świadomości tego również, że jesteście potrzebni, bo nic tak człowieka nie nakręca jak to, że ma świadomość, że od czasu do czasu usłyszy słowo dziękuję i może zostawić na tym świecie mniejszy, większy ślad po sobie w kategoriach takich pozytywnego odbioru. Za mało jest życzliwości, niestety, za mało jest tych gestów. Wydawałoby się, że zadają sobie podświadomie pytania, o co ten facet tam było. Także Państwo się nie obawiacie, ja po ulicach Gruziądza nie będę chodził. Nie będę zarażał Państwa uśmiechem, ale z tym uśmiechem chciałbym Panu złożyć serdeczne gratulacje, serdeczne wyrazy wdzięczności, życzyć kolejnych osiągnięć, kolejnych jubileuszy w imieniu skromnego samorządu powiatu grudziąckiego, który mam zaszczyt reprezentować. I teraz uwaga, podchodzę, bo już skończę. Szanowni Państwo, kolego prezesie, panie komendancie, panowie oficerowie, koleżanki i koledzy. Przede wszystkim na wstępie chciałbym podziękować za to, że zostałem zaproszony na wasz jubileusz i oto jestem. I żeby nie zapomnieć, bo to jest hańba tej dzisiejszej uroczystości, przede wszystkim z okazji tego jubileuszu gratuluję wszystkim członkom Wojskowego Koła OSESEK, przede wszystkim tych osiągnięć, którym się kolega prezes chwalił, czytając odpowiednio sprawozdanie. Tak się złożyło, że w pewnym momencie czasu z OSESKami nawiązałem kontakt, tutaj już mówię bezpośrednio jako szef oddziału miejskiego podtrzymania w Toruniu i obserwowałem naturalną ewolucję tego oddziału. Koledzy, za chwileczkę koleżanki, przychodzili, przyjeżdżali do Torunia, no zdobywając sobie pierwsze uprawnienia, przynajmniej turystyki pieszej i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, nie prężyli się tak jak dziś, tak jak jeszcze kilkanaście lat temu w mundurach, troszeczkę inaczej to wyglądało, po prostu stres był. Był stres, ale wiedzieliśmy, w kogo inwestujemy. Dzięki tej trwałej inwestycji, dzięki zaangażowaniu grona kolegów, koleżanek, są takie efekty. To, że jest nas tylu na sali, świadczy o czym? O tym, że Wojskowe Koło OSESEK ma tylu przyjaciół. Nie tych przyjaciół, którzy są tylko w jednym momencie od wielkiego wydarzenia czy od wielkiej chwili, tylko na co dzień. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tym jubileuszu. Jednocześnie jeszcze raz ponownie pogratulować i przypomnieć, że wasza obecność na imprezach centralnych, ogólnopolskich kojarzona jest z Grudziądzem, kojarzona jest z garnizonem grudziąckim. Ale co to oznacza? To jak kolega przedmówca jeden powiedział, jesteście ambasadorami. Nie wszyscy wiedzą, jaka jest rola ambasadora Grudziądza na imprezach turystycznych. To tam właśnie w kręgu znajomych, koleżanek, kolegów inne osoby poznają historię Grudziądza,
pięknego, ślicznego, siedmiomiesięcznego Grudziądza, jak i również jego zabytków. Tam uczą się krajoznawstwa kujawsko-pomorskiego i to przekazują. Rzadko kiedy jest to doceniane, bo powęcza mi w zasadzie stwierdzenie, że byliśmy na imprezie, braliśmy udział, była grupa z Grudziądza i tak dalej. Ale są konsekwencje, nie tylko działania integracyjne, ale i również te dla ducha, poznawcze wartości. Serdecznie jeszcze raz gratuluję osiągnięć. Życzę również, że mimo ćwierćwiecza, które upłynęło, Osece chyba pozostanie Oseckiem, tego życzę. No i działania te będą nadal potęgowane. Serdecznie gratuluję. Na okoliczność dzisiejszego jubileuszu jeszcze wręczę okolicznościowy adres i statuetkę. Dziękuję bardzo. Oddział Grudziądz, bo też pan prezydent chciałby podziękować także i panu. Przede wszystkim za promocję Grudziądza i regionu kujawsko-pomorskiego na zewnątrz, bo robicie panowie to razem ze swoimi kolegami z oddziału fantastycznie. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że się niebawem zobaczymy i będziecie w szerszym zakresie korzystać z możliwości, jakie daje miasto. Numer 21, harcerze oraz klubu miłośników Tony Kogin w Grudziądzu. Chciałabym serdecznie podziękować za popularyzację turystyki nie tylko w Grudziądzu, ale i w regionie i w Polsce, za wspaniałą współpracę. Jak to mówią moi uczniowie drugiej klasy, chcemy więcej. A ja to jestem z cech autobusów, które w 1993 roku były po raz pierwszy właśnie w Lisi Kątach i było nas tam chyba ze szkoły około 300 osób. Było nas tylu, co innych turystów z całego Grudziądza. Dziękuję serdecznie. Szybko, ale przed nami jeszcze dużo, dużo więcej. I jak zawsze z przyjemnością dziękuję. Turystów zrzeszonych w klubie Kalinka chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Ktoś kiedyś powiedział bardzo mądre zdanie, to nie sztuka być turystą, lecz turystą przez duże T to jest sztuka. I właśnie wy to robicie świetnie i żebyście tak robili dalej i ciągle mieli tą dziecinną, osyskową fantazję turystyczną. Pierwszy raz na pięciolecie dostaliśmy deskę przyciętą. Ryszardzie, drogi prezesie, zostało powiedziane tyle pięknych słów z okazji takiego jubileusza, że chyba wszyscy może powiedzieć, czujemy się Oseckami. Przyjmij wyrazy głębokiej i takiej wielkiej gratulacji ze strony Koła Przewodników PTTK w Grudziądzu. Wszystkiego dobrego dla wszystkich Oseckich. Który jest w tej chwili na szlaku rajdu, szlakiem Zamków Pomorskich. Chciałam życzyć wszystkim Oseckom przecierania nowych szlaków, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I to ja jestem tą dziewczynką młodą, 25 lat temu, która zaczynała z Oseckami współpracę w turystyce, a Hawranek nie przeganiał jako taką filigranową osobę z tej odprawy. To dzieci, to dzieci. A ja uparcie z jednej strony, z drugiej i wytrwałam na tej odprawie technicznej na pierwszym moim rajdzie. No i trwam cały czas z Oseckami. Wszystkiego dobrego życzę. Ja krótko po żołnierstwu gratuluję jubileuszu. Drodzy przyjaciele z Oseska, w imieniu pracowników, nie ukrywam, że liczę na następne.
kolego prezesie, a my tak na pamiątkę udzielałyśmy własnoręcznie pamiątkową koszulkę dla prezesa. Panie pułkowniku, panie prezesie, drogi Osecki, gratulujemy jubileuszu, podziwiamy działalności, zazdrościmy nagród, ale mamy też coś, żebyście byli widoczni zawsze i wszędzie na każdym szlaku. I narysował piękny autobus z wielką ilością kanapek, żeby nam zawsze wystarczyło. No, panie prezesie, panie prezesie, no tyle zostało powiedziane, że już nie ma co tutaj dodać. Powiem tak, niekończące gratulacje. Życzę kolejnych sukcesów w następnym 25-leciu. Miło nam było słyszeć, że można na nas liczyć, jesteśmy tak blisko. Chciałem zapewnić w imieniu Edzia, którego również członkiem waszego działa obowiązki. Tak, no nie pozwoliły mu w dniu dzisiejszym być. To, że jesteśmy tak blisko, chciałbym, żebyśmy byli jeszcze bliżej. Chciałem przekazać wam w imieniu naszego działu naszą statuetkę. Wtedy na pewno będziemy już bardzo blisko. No nie będzie tak łatwo, ale postaram się w miarę szybko. Kolega major rezerwy Ryszard Twierek, prezes Wojskowego Koła PTTK OSSE przy klubie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Z okazji jubileuszu 25-lecia powstania koła składam zarządowi oraz wszystkim członkom stowarzyszenia gratulacje i najlepsze życzenia. Jesteśmy pełni podziwu dla waszej prężnej działalności w upowszechnianiu krajoznawczego programu turystyki, związanego z poznawaniem ojczyzny oraz jej historii. Przez 25 lat działalności koło zdołało skupić ludzi z pasją uprawiania turystyki, odkrywania piękna naszego kraju, przy jednoczesnym zachowaniu ponadczasowych wartości, tradycji i obyczajów, przekazywanych kolejnym pokoleniom. Drogie koleżanki i koledzy turyści, dziękujemy wam za przyjaźń i koleżeńską pomoc na turystycznych szlakach. Życzymy pomysłów rozwijania pasji poprzez realizację nowych projektów oraz wszelkiej pomyślności wszystkim członkom i sympatykom koła PTTK OSSE w Grudziądzu. Z wyrazem szacunku za zarząd prezes oddziału wojskowego PTTK im. Podporucznika Ryszarda Kuleszy w Szczecinie, Mirosław Strojny. Panie pułkowniku, zgromadzeni goście w imieniu klubu imprez na orientację GOTOM, o którym tutaj już był uprzejmy wspomnieć, bardzo serdecznie gratulujemy jubileuszu. My już powoli też dobijamy do tego, bardzo, bardzo powoli. 5 lat temu dostałeś od nas koszulkę, teraz żeby nie było tak łatwo, taki adres. My również jesteśmy Oseckami, to są nasze najmłodsze Osecki, nasze klubowe akurat, to są prywatnie moje. Gratulujemy. Jesteśmy, reprezentujemy oddział wojskowy Bydgoszczy przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jesteśmy bliziutko, łączy nas Wisła, ale nie tylko. Łączy nas olbrzymia przyjaźń, którą tutaj zawsze sobie wyrażamy w praktycznych takich gestach. Popełniliśmy oczywiście adres, to nie będziemy czytać, bo już faktycznie jest późno. Także sobie przeczyta, bo jest naprawdę osobisty, ale pozwolę sobie tutaj jeszcze mu wręczyć coś. Okazuje się, że na tych klubach mówią, że nie wolno pić. To jest co prawda nieprawda, zdementował to kolega. Można i nieraz trzeba, bo z dłuższego, nawet 25 lat, taki kuchają praktycznie, bo uszczelniliśmy go tą dzielnicą, żeby nie kapało od dołu. Tak, i żeby sobie mogli wypić szampana w gronie właśnie tych najbardziej aktywnych, to pozwoliło, to jest takim napisem, którym przekazujemy. A tobie indywidualnie pozwolę sobie wręczyć taką
fajkę pokoju, bo sądzę, że nadejdzie też czas, że będzie tą marynę, bo znajdujecie tam na cmentarzach, i można zapalić. I tutaj właśnie, jak będzie pozwolenie prawne, to załaduj i zapalij. To jest pole lekarstwo. Kiedy w Grudziądzu PTCK została jak gdyby działalność PTCK została oddziałowa zawieszona, bo w Grudziądzkie Towarzystwo Turystyczne Wyznawcze byliśmy właśnie w tym oddziale. I tam kazali nam płacić składki, ale nie musieliśmy tych większych. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Mogę? Ja tylko kilka słów. Ślicznie dziękuję w imieniu swoim oraz wszystkich poselstwów za dowody wielkiej sympatii dla nas. Liczę, że nie skończymy naszej działalności, że jeszcze to troszkę potrwa. Wszystkim życzę dużo, dużo zdrowia, dużo spotkań na szlakach, szczególnie w takim zdrowiu odpowiednim, bo mimo wszystko PESEL nas zaczyna gnębić, ale dowodem tu jest kilka osób, które nie dają się i są w stanie pokonać wszelkie przeciwności zdrowotne i nie tylko. Życzę pomyślności, a teraz Jurek, zaproś na ruch.